R.C. Świry? Moja mowa będzie krótka, ponieważ chcę trafić do waszego R.C. Ogródka. A o czym dzisiaj ta mowa krótka? O unboxingu, moi drodzy. Unboxing będzie dzisiaj bardzo szybciutki, bardzo króciutki, bo jest ku temu powód. A czego unboxing? Szybki unboxing Bavelica Quantum'a 2. A dlaczego mega szybciutki? Moi drodzy, ponieważ już na YouTube'a mam wgrany film z porównania dwójki z jedynką, więc nie będę się zbytnio rozchodził nad unboxingiem i opisem jego szczegółowo, ponieważ wszystko, co trzeba zobaczyć, Zobaczycie! W porównaniu dwójeczki z jedyneczką! Bę! Także pudełko przyzywamy i unboxing tego modelu zaczynamy! Moi drodzy, aby nie zanudzać, szybko zaczniemy od pudełka. Pudełko takie, no graficznie niezbyt się zmieniło w porównaniu z jedynką, a z Quantumem jedynką mniej więcej wszystko to samo. Spójrzmy szybciutko, co mamy tutaj opisane. Skala 1.10, dodają 4 wódy. Cztery wódki, jak to się zawsze śmieją, czyli napęd na cztery kapciuszki, tak? Odporne na wodę. Traktujmy to zawsze, że jest odporne moi drodzy na zachlapania, bo jak sami utopicie to się potem kosztami w serwisie zdziwicie. Następnie mamy pomalowaną karoserię, co widać. Mamy światełeczka, tak, moi drodzy, ten model posiada światełka w porównaniu z jedynką już zamontowane. Tutaj jest RTR, czyli pudełko, pudełko gotowe do jazdy, jak to zawsze się też śmie, czyli gotowy do jazdy po wyjęciu z pudełka, oczywiście w wersji flux, trzeba dokupić baterię, ładowarkę w wersji. Hmm. W wersji, w wersji, w wersji, tu się zaciąłem, W wersji szczotkowej będziecie mieli na pewno Nimchaj prostą bateryjkę off i 4, 4 GHz. Posłuchajcie, widzicie, już od razu jest zmiana aparatury, jest całkiem inna aparatura. Tutaj mamy z tego boku, z boku pokażcie, z każdego boku to samo opisane. Tutaj mamy z przodu, z boka. Tutaj, o, tu jeszcze tak i tu sobie, tu zajrzymy. Posłuchajcie, tu jest szerszy troszeczkę opis modelu. Porównanie mamy skali, widzicie to jest 1.10, jak się prezentuje do 1.8, do 1.16 i tutaj do 1.5. Mamy tutaj napisane, że z przodu mamy światełka, z tyłu też mamy światełka, jest Willy bar heavy ten heavy narzędzia dodać. Ja się zawsze śmieję, mi się to jakoś kojarzy z tymi z widelcami. Heavy widelce dodają. Mamy tutaj wzmocnienie, to od razu widać. Odporny odbiornik, znaczy w pudełeczku. Mówię, to jest wszystko odporne na zachlapania. Bo, wow, 16-kilogramowe serwo, no myślałby kto. że muszę sprawdzić. Zos, yy, SC zostało bez zmian, 80A, 2 do 3S. Silnik wiem, że się zmienił. Silnik ma teraz 3500 KV. W poprzedniej wersji miał 3300 Moi drodzy, no i co tu jeszcze mamy? Zmienione troszkę oponki. Yy, mamy yy, sprzęgło, tak, z podwójnymi tarczami aluminiowy ten, ten, ten spornik. No i. Zmocnione tak. Dobra moi drodzy, także co? pudełeczko zrobione mamy, więc pstrykamy i patrzymy co w środku mamy. A w środku takie oto bajery mamy, czyli powiedzmy na bogato nie polecieli, mamy właściwie tylko trzy rzeczy wyci do wyciągnięcia z pudełka. Model, instrukcję i aparaturę. Kolejną rzeczą, którą mamy w pudełku no to instrukcje tutaj jeszcze w tej folii jest taki kawałek plastikowej rurki do antenki. No i co, tutaj jakaś reklama? HP, i gdzieś tam możecie się zarejestrować, nie wiem, jakieś karty sobie zrobić, nieważne. No instrukcja, posłuchajcie, to jest podstawowa rzecz dla każdego początkującego. Przejrzyjcie sobie, zobaczcie, przewertujcie. Tu jest bardzo prosty język obrazkowy. Instrukcje, nie wiem czemu do tej pory nie są po polsku, a powinny być. Co prawda instrukcje od Mawerików są takie dosyć skromne. Tu i tak widzę, że więcej stron zastosowali niż poprzednio. O i widzicie, macie też pokazany. Części to jest sobie ważna dla Was rzecz. Jak się coś zepsuje, to macie model w częściach, i wszystkie części są ponumerowane według tych numerów katalogowych. Szukacie sobie po części instrukcje typowo od HPI. model nazywane HPI są grubsze, bogatsze. Od mawerików cięższe, ale i tak widzę, że jakaś grubsza tutaj jest w tej dwójce. Teraz przejdziemy do aparatury. Aparatura w porównaniu do poprzednich mawerikowych jest taka mniejsza, zgrabniejsza. Całkiem przyjemnie ją się trzyma, na pewno dla dzieci też będzie wygodna. Powiedzmy te wszystkie, y, tu pokrętło, spust gazu, wszystko jest dosyć dobrze wyregulowane, fajnie chodzi. Y, aparatura jest na cztery paluszki, wkłada je się tak w tą stronę rękojeść, dzięki temu też na pewno ta aparatura zmniejsza w tym miejscu. Wszystkie pokrętła, jakieś trimery są tutaj, rewersy. Y, tu też mamy, to prawdopodobnie jest od skrętu i tu, tu jest taki przełącznik. Za chwilę Wam pokażę przy modelu, do czego to służy. A służy generalnie do włączania świateł. Tu jeszcze takich przybajeżeń. O, proszę takie wykończenia lakarbon. Całkiem, całkiem ta aparatura. Moi drodzy, nie będziemy się nad nim zbytnio rozwodzić. Porozwodzę się w tym drugim filmiku, ale powiem Wam szczerze, wygląda to ładnie, fajnie, solidnie. Tu pierwsze, co się rzuca w oczy. To się rzuca te spinki na tych gumowych zaczepach. Bardzo fajna rzecz. Pokażę wam jak wygląda szybko w środku. W środku wygląda moi drodzy tak. Mówię będzie porównanie dynki z dwójką to wszystkiego się dowiecie. A teraz wam chciałem pokazać jedną funkcję związaną z tamtym właśnie z właśnie z pilotem od tego Mavericka tylko muszę teraz tutaj baterię włożyć. Czyli bateria już włożona pilota bierzemy pilota mamy załączamy. Model włączamy. No i teraz Wam pokażę. Posłuchajcie, to jest przełącznik do świateł. Fajnie to rozwiązali, ponieważ mamy tutaj, posłuchajcie, e, trzy przełożenia. Patrzcie. Pierwsze przełożenie przełączamy. Pali nam się tył. Sam tył. Widzicie, tył na czerwono się pali. Natomiast przód nam się nie pali, ale włączymy drugie przełożenie, pali nam się, zapala nam się przód. I mamy, że pali nam się przód. Tutaj, moi drodzy, razem z tyłem. Czyli możemy zrobić tak, że się pali sam tył, albo pali się tył z przodem. Czyli teraz przejdźmy do szybkiego podsumowania. Także, moi mili, szybki unboxing zrobiony macie, więc teraz oczywiście obserwujecie, udostępniacie, lajkujecie, subskrybujecie i na porównanie Mavericka Quantuma. Z jedynki, z dwójką. Czekacie. Miłego dnia, wszystkiego najlepszego. Sejonara, robaczki.